Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym 45. już odcinku Nowego Cesarstwa. Oblegać będziemy teraz miasto, dokładnie to jest Galenda, czyli jedno z głównych miast należących do Wlandii. Przy okazji wojna z Batami świeża. No odbijamy, to miasto już należało do nas, powolutku odbijamy, co było nasze. Słuchajcie, nie będę robił tutaj dużego, Komatala została schwytana. Widzicie, nasi gdzieś tam dostają, jak to wygląda? 59, czyli troszeczkę odbija się Wlandia, więc teraz trzeba przykręcić śrubę. W tym odcinku będę starał się jak najwięcej miast im przejąć, jak najwięcej tych grup powybijać. No co, zaczynamy. Zaczynamy oblężenie. Nasi teraz będą przepychać. O, bardzo fajne wzgórze. Przyjemne wzgórze. Ops. To mnie wiedzą. What? Jak to trafiło? Muszę nieco niżej, bo jesteśmy prawie na równi. Nie, wyżej jednak. Jednak wyżej. Dostała. Kolejny. Dobra, teraz te mury oczyścimy. O kurka. Chyba, że będę musiał się na nich skupić tam. Trafiłem w kusznika za nim, nie w tego operatora katapulty. To samo. Uwaga, 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 bo tu jeszcze... Trochę ich jest. 142 poziom w kuszach mi chyba wzrósł. Teraz zwróćcie uwagę na to. ...39-58. Wciąż nie jest źle. Patrząc, że zaraz będziemy zdobywać mury, to te straty są małe. Teraz będziemy na te mury wchodzić. Dostał. Tam jeszcze. I ostatni bełcik, który poleci w tego. Zdobywamy mury. Się zacznie z jednej i z drugiej strony. Taran? A taran mi zniszczyli. Ok, czyli wchodzimy tylko i wyłącznie murami. Taran został zniszczony. Zwróćcie uwagę. Taran leży zniszczony. Musieli parę razy w niego strzelić. Ci się przebili. To idę tutaj, z tej strony jest trudniej. Idę tutaj trochę ich wspomóc. No i się przepychamy. Właśnie się straty wyrównują. Teraz już pójdzie tylko do przodu, mam nadzieję. Nie, po prostu no nie. Powiem, w takich miejscach się po prostu nie da sterować. Postać mi... Chciałem podskoczyć, ale... Dobra, niech to już tak ruszy samo. Dobra, czy się przebijamy? O, powiem wam, że same mury to nie jest najłatwiejsza rzecz.
trochę tracimy. My 330, oni 460, więc trochę tracimy. No na szczęście nie mają już tych ludzi tyle, żeby cały czas trzymać takie ratio. Ale to będzie kosztowne oblężenie. Całościowo to będzie kosztowne oblężenie. No ale 275, myślę, nie mniej. Nie więcej. Może jednak będzie trochę więcej. Zobaczymy. Wyliczone. Calculated. Gdybym ja też tak liczył skakanie. Wycofano się do twierdzy. W twierdzy zginął jeden. Więc 275 było. Idealnie. Okaż mi litość. Tak. Teraz idź do twierdzy. Zarządzaj miastem. Jest tu jeszcze trochę mojej rezerwy chyba nawet. To są moje pieniądze jeszcze. Teraz. Czy ja mogę sam wybrać klan, któremu to dam? I później w głosowaniu to, co będzie odebrane? Zobaczmy. Lenna. Moim lennem jest teraz Galenda. Podaruj. Nie możesz zająć dopóki nie... Aha, nie mogę. Czekajmy tu jakiś czas w takim razie. Teraz tak, jeśli chodzi o battanie, ja bym zapłacił. Ach, nie mogę. Nie mogę. Szkoda. Myślałem, że mam na tyle poparcia, że. Ale próbowałem. Przekazanie Galendy byłoby tak super. Wszyscy oprócz was. Poczekaj jeszcze chwilkę. Okej, jest głosowanie o posiadacza Galendy. No dobra, to Luichan w takim razie. Z tych wszystkich klanów to Luichan dostanie Galendę, ale nie chciałem temu dawać jemu. Chciałem Galendę dać temu nowemu lordowi, który do nas teraz przeszedł. Okej, idź do twierdzy, przekaż żołnierzy do garnizonu, no dostaniesz ode mnie trochę, no bo co mam zrobić? Luichan też jest dobrym wyborem. Bitny gość. Ambitny też. Bitny i ambitny, nie? No i doświadczonych łuczników, doświadczoną piechotę, dam ci... Ops. Oprócz tego konnego dam ci naprawdę solidny garnizon. Weźmy najemnych żołnierzy. Weźmy tych ludzi. Idziemy dalej. I idziemy dalej. Zamek Hongard teraz. Jedno przejęte, to teraz drugie. Dziecko ma 14 lat kolejne. Też dobrze wyważony miecz i też instruktor szermierki. Oczywiście, że tak. Podobne wyszkolenie. Przejmujemy kolejne zamek teraz. Oblegamy. Bardzo szybko się rozprawię z tą stroną. Wszędzie będę też gdzieś wrzucał tych ludzi. Tu dokładnie to samo, drabinami pójdziemy. Oho. W 144 straciłem, ale ogólnie jest w porządku. Pokazujemy litość i czekamy tu jakiś czas. Co robicie? Oblegać Galendę idziecie. Tu 37 ludzi tam już jest. Posiadanie zamku Hongold. Kto dostanie? Na Tunfest... O, właśnie, to jesteś ty. Vanalind. Jesteś z Vlandii. Tak, tobie chciałem w ogóle miasto dać. Ale wreszcie tu wskoczyło. Masz Sargot, ale... Jest ok, teraz przerwijmy czekanie. Czekasz żołnierzy do garnizonu. Tak, dostaniesz tych. Trzydziestu ośmiu ode mnie dostaniesz.
Oblegajcie, próbujcie, próbujcie. Ja sobie zbiorę ludzi. I zaraz was jeszcze tutaj trzasnę. Tu się na mapie dzieje, że to Lianokhen też jest oblegane. Tak, Lianokhen jest przez Battanie, tak? Idziesz do punktu. Nie ma na mapie żadnych moich armii. To jest problem. O, teraz. Tak, pokój. Nie chcę walczyć z Battanią. Nie teraz. Muszę docisnąć w Landię i wtedy mogę walczyć z Battanią i z całą resztą świata znowu. Ale w chwili obecnej nie. Dobra. Spokojnie. Bierzemy ludzi dookoła. Jakieś jedzenie macie? Macie. Uwolnienie Natanosa? Tak. Przy okazji. Natanos Natanosem, ale kto jeszcze może być? Fazos. Na razie tyle. Uderzamy w nich. Pomóżmy. 1028 na 800. Pomóżmy naszemu miastu. Okej, okay, to będzie tak. F3, sama konnica składająca się... Tak, sama konnica, ale tak. Tutaj nikt, tutaj nikt. Konnica sama, konnicą będzie dowodził 70 Tuwul. Tuwul będzie dowodził konnicą. Tutaj jest i łukami będzie dowodził Ła. Zaraz znajdziemy coś. Łuk 200. Lujczan po prostu to jest najlepszy strzelec tutaj. Soldiers! Coś takiego. Proszę mi, mur tarcz. Zobacz, czy tutaj mam praktycznie... Dobrze kojarzę, tak. Ospak, Tuwul, tu mamy sam oddział naszych ludzi. Bohaterów. Ten jest kozak. Taja. Za późno dałem. Chciałem z nim sobie zawalczyć. Wstrzymałem im ogień. Trochę za późno. 200 metrów. Poczekamy, aż podejdą pod tą linię drzew. Jeszcze kawałek. Steady. Steady. Łucznicy. Strzelać bez rozkazu. Zaraz zaczną obrywać. Też sobie strzelę. No, prawie. No, teraz się sypią. Nie wiem, puścili te łuki przodem, niepotrzebnie. Patrzcie na te konie teraz, które strzarują z lewej strony. Łucznicy konni również do ataku. No i się sypią. Jeszcze jednego nie straciłem nawet.
się, że nie zginął. Konnica na bok, łucznicy konni wrócić. Piechota ustawić się na nowo. A mi się farba obgryzany całą krwią jestem. Mur tarcz. Wstrzymać ogień. I wyczyszczeni. Łuki? Strzelać bez rozkazu. Oni do ataku. Kolejna szarża. Łucznicy konni do ataku. Piechota do ataku. Wszyscy do ataku. Droga wolna. O, tu jeszcze jest kilku. A oni już uciekają? Nie. Walczą. Ładnie wyczyszczeni. I kolejny. Zwycięstwo teraz. Żołnierze, jeńcy. Część przynajmniej. Tak. W sumie mogę więcej jeńców wziąć, bo tutaj jest miasto. No ale już większego znaczenia nie ma. Chodźmy do tej galendy. Także bierzmy strażników. Bierzmy więcej żołnierzy. Idźmy do twierdzy, udajmy się do loków. Przekażmy tych jeńców. Resztę po prostu sprzedamy. Damy to, to i to. Mamy tu 170 ludzi już. Dobra. Feria teraz oblega. Jest tylko 59 obrońców. W takim razie Epiferia się zdziwi, jak zobaczy mnie szarżujący na noc, na nią. Wrzucę tu trochę obrońców. Niedobrze, rebelianci w Haras. Ale dobra, przejęcie Haras i oddanie tego. Wiem co zrobię. Przejmę Haras teraz. Tutaj się do sali. Nie do sali Batcy. Przejmę Haras. Przekaż żołnierzy do garnizonu, tak.
I oddam to właśnie tej samej, której dałem teraz ten zamek. Dzięki temu dostanie to ktoś z Wlandii. Dobra, armia Iry idzie do Rowald. Ja idę teraz przejąć szybko o ten haras. Jak to wygląda? 79. Dobra, wróciło do momentu, w którym gdzieś tam to zostawiłem. A teraz Jakulan. Komataza akceptujemy. Do 95 żołnierzy już teraz. Oho. Galenda już nie jest pod oblężeniem. Torchi tworzy armię. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy ja ruszę na to haras, to nikt mi nie weźmie tutaj Hongardu i tej Galendy, nie? Dobra. Panie Talimudzie. Dobra, idę. 500 ludzi jest faras. Karnę was dwóch. Już 300. O, Delian tutaj jest. Szybko. Dobra. To zrobimy na tak i dwie wieże. Szybko to przejmiemy. Zmienimy tutaj Lidża. Ktoś awansował u mnie. Kazyrea, przywództwo. Tak. Athanos, taktyka. I urok. Jak wygląda siła w Landii teraz? 8. No, urosła im. To mnie to silniejsi niż byli przedtem. Jak land grupy. A nie mogę podczas Siege'a. Wyjdziemy z oblężenia, to poprawimy się. O, Ortyzja była oblegana przez sekundę dosłownie. Galenda teraz jest oblegana. Dobra, zdobyte, bierzemy jeńców, wchodzimy do środka. Pokazujemy litość. Tak, werbujemy żołnierzy. Idziemy do twierdzy, zarządzamy garnizonem i tu wrzucamy całą piechotę, którą mamy. Czyli tylko tylu ludzi. Czyli 6. Tak, ja rozwiązuję armię. Ja rozwiązuję armię. Ja sam zostawię w haras, a moi niech się po prostu organizują i niech lecą dalej. Ortyzja też jest oblegana, no ale tutaj jest broń osiedla Ortyzja. Broni Ortyzja, ale kto broni Galendy? Biorę 10 zwiadowców. Tutaj ktoś jest. Uzdrowicielka moja. Dobrze. Posiada haras i chciałbym, żeby to było do... Kurde, Festosa uczonego. Dlaczego mam tylko 3 wybory, że nie mogę wybrać spośród wszystkich? To taki ruch zrobiłem niezbyt spoko. Jakby dało się to lepiej rozegrać. Grupa Rylana. Idziemy, idziemy, idziemy. Pomogę ci. On tego nie utrzyma. Wrzucili żołnierzy do osiedla. Sargon jest też oblegany. Naprawdę.
się wściekli na mnie. Saraj teraz Ortyzję oblega. Pokój z Wlandią. A, tyle, nie ma znaczenia, no tak. Kurczę. Jest to problematyczne. Wszyscy dookoła mnie, chodźcie. Idziemy to Sargot teraz uwolnić. Przejęli. Kurde no. No to chociaż tam. Więc jak to będzie wyglądało teraz przez dłuższy czas? Póki się naprawdę nie uwolni i naprawdę nie zadam im ciosu. A muszę im zadać cios właśnie przez atakowanie takich lordów chyba teraz. Muszę im po prostu armię wybić. Tylko ja bez jakiejś solidnej armii też nie jestem w stanie jakoś tak bardzo im tego powybijać. Dogonię ich. Rozwalmy tych i tam już kolejna armia biegnie. Widzieliśmy ją przed chwilą. Już kolejna armia biegnie. Ale okej. Robimy coś takiego, poczekamy na nich. My wejść do środka. Koni pojedziemy od tyłu. Co takiego zrobię? Łuków mam więcej niż oni. I niech to tylko przyjdą. Stoją. Nie chcą się ruszyć. Wstrzymać ogień. Czekaj na mój pierwszy ruch. Dobra. Zrobimy im zaraz pierwszy ruch. Niech nie strzelają. Podejdźcie. Coś takiego. Kawaleria. Tam. Moje łuki teraz będą strzelać. I moje konie tam. Wybiją na tej flance ich konie. Niech tu podjadą. Na spokojnie. Wybijemy ich konnych.
Jak chcą czekać, to niech sobie czekają. Mur tarczy. Kawaleria, dalej uderzyć tą samą flankę. Oho, ruszyli. O to mi chodziło. Bo teraz moja kawaleria w nich wleci. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie radzicie. Mamy to. Czysty do ataku. Już po prostu zmasowany. I mnie dorwali. Okej, ale bitwa jest nasza. Bardzo niskie straty, jak na bardzo wyrównaną bitwę. Bałbym się kliknąć szybką bitwę, a tutaj jednak wygrana, zwycięstwo jest. I jedziemy zaraz za drugą armią. Tutaj zaraz idzie jeszcze jedna armia, która możliwe, że jedzie gdzieś, no zobaczymy zaraz gdzie. Armia Katyldy. Więc jeśli ktoś jest jeszcze dookoła, zbierzmy się. No tą Katyldę tutaj jest strasznie wkurzająca. Hongard też jest. Idzie Haras. Katylda idzie Haras zdobyć. Ja zbiorę teraz ludzi i ją teraz dziobnę. ...570... 650, jeszcze tutaj dojedzie dwóch. I będzie gitarka. Ja sobie awansuję ludzi. Brakuje mi tej mojej armii, która była naprawdę solidna. Idziemy teraz Katyldę walnąć. Walniemy Katyldę i pójdziemy Hongard obronić. No i jeśli to mi się uda, takie trzy armie rozbite w ciągu kilku sekund właściwie, to by naprawdę dużo było. Ulbesos. I piękna pozycja startowa. Coś takiego? Teraz tutaj. Teraz liczę na to, że to oni podejdą. Podchodzą. Pójdą jakoś do boku. Nie podchodzą? No problem. Żaden problem, jak nie chcą podejść. Podejść możemy. Coś takiego? Jeszcze tam będzie. Jak tylko podejdziemy, stopniowo będę się przesuwał. Bo będę chciał zdobyć to wzgórze. Raczej.
Nie to, na którym teraz jestem, tylko następne. Z tego nic nie zrobię. Tak. Trzeba podejść dalej. Dobrze. Tam jedźmy. Dobra, piechota, mur tarczy. O, nasi dorwali ich jeźdźców. Przesuwamy się powolutku. Panowie, dacie radę? Niestety zgubiłem na chwilę moja piechota do ataku w takim wielkim blobie. Teraz kawaleria, szarża. Moje konie tu. Teraz do ataku, konie. Od pleców. O, wow, 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 jestem na hita, muszę uważać. Dobra. Zaraz ginę, bo jestem na hita, dosłownie na cokolwiek. Konia spadnę i po mnie. Ale gdzieś jakichś pojedynczych okazji będę szukał. Takich jak tu na przykład, którą zmarnowałem. To 47. Myślałem, że więcej stracę takim podejściem, ale musiałem podejść. Do jednak kuszę w Landii. Nie mogę sobie tak stać i strzelać do nich. Trzeba podejść. Więc podejście w takim blobiku było chyba słuszną decyzją. Okej. Okay. Ile tu jest? 7, 5. I koniec. Zwycięstwo.
wchodzimy do Haras i lecimy na zamek Hodgard teraz. Mam tu jakiegoś? Mam tu. Tak, iść do twierdzy, udaj się do loch. Nie mogę, no to będą jeździć ze mną. Szkoda. Wolałbym, żeby nie jeździły ze mną. Jedzenie jest, 18 tysięcy mamy. Dobra, jedziemy do zamku Hodgard. Tylko jeszcze weźmy ludzi z Vesyn, chociaż tutaj coś brałem, tak. Mam nadzieję, że zdążę na ten Hodgard. Targot jeszcze trzeba wziąć, nie? Alivel też jest zaatakowane. Dużo arm się tworzy. Dużo armii się tworzy. Natanos. Komataza. Uluciek z Ortyzji. Teraz mam nadzieję, że zdążę na czas. Idź do twierdzy, udaj się do lochów, przekaż jeńców. Pięknie. Przejęli. Ale ja go teraz odbijam. Ja teraz ten Hongard odbijam. No to po przejęciu Hongardu, jak jest 61 cały czas. Cały czas źle, cały czas za mało. Dwie godziny, dawaj do mojego, do mojej ekipy. Idziemy walczyć dalej. Idziemy walczyć, o, przepychanki straszne. Idzie bronić zamków Telivel, a ty oblegać Sargot. Dobrze, w takim razie ja idę oblegać Hongard. Pięciuset obrońców tu jest. To jest ta ekipa. Ta ekipa. No to ja będę to oblegał. Ciekawe, czy tam jest po dwóch oblężeniach, czy mają tam jedzenie. Sprawdzi się to teraz. Co tu się wydarzyło? Oni wybiegli? Nie. Ktoś wbiegł. Jedzenie na 10 dni macie. Okej. Okay. Oni zaraz wyjdą na mnie. Czy jest tu ktoś w pobliżu? Nie. Lujczan mógłby dojechać za jeden dzień. Poproszę cię, Lujczan. A jak będę tu trzymał? Żeby nie wyszli tak szybko. O, serwik już wychodzi. Albo niech wyjdą, niech wyjdą. Niech wyjdą, niech próbują wyjść. Udało mi się złapać dwóch przed samym zamkiem. Dobrze. Już stu mniej mają. Już macie tam stu mniej w środku. Ja was tu mogę trzymać. Chcecie wyjść, to próbujcie. Armia Altenosa tutaj. Czy mi Hertogeja aż tam? Aż tam ktoś podjechał? Teraz oblegajmy ten zamek. No już jest gorzej, co? 10 dni jedzenie. Aha, ja już mam 1000 ludzi. Altenos idzie w kierunku Jakulan, armia toczy Garontor. A co z tym Sargot? Czy zostało wzięte? No nie, bo byśmy mieli komunikat. Trzymam tu naprawdę wielu lordów w środku. Będziemy atakować. Prowadzimy szturm w takim razie.
Trzeba to zdobyć. Automatyczne rozstawienie. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest pod kontrolą. Długa, naprawdę długa i wyczerpująca wojna, ale wydaje mi się, że teraz jest punkt przełomowy dla mnie. Ja myślę, że to jest ten punkt przełomowy. Dobra, zobaczmy, co oni tutaj dla mnie mają. Co mi przygotowali? Wow, to boli. To bardzo boli. Podoba mi się to. O, teraz zaczęliśmy strzelać. Będę wybijał tych przy katapulcie. Przy Mangonelli. Milo zdobywa poziom. Widzę, że do mnie celuje gość. ...143 w kusze. Ach. Jest ich zbyt dużo, muszę się wycofać. Ale jeszcze postaram się... Ale wie, że dojadą. Dobra. Mam kolejnego. Wyłączyłem od strzelania te wieże. Ej! Tam możesz strzelić? A chyba jak jest przeładowana, to... A nie, jest dwóch. Nie, teraz drugi podszedł. Dobra. Piechota wchodzi do mury, mamy to. Teraz oberwę, zaraz spadnę, ale... Ostatni bełt. Zatrzymajmy jeszcze jeden strzał. O, na 5 sekund, bo... Dobra, zaczęliśmy wchodzić. Teraz powinno to wyglądać lepiej. Taran niestety nie dojechał. Więc to będzie trochę rzeź. Jak taran nie dojechał, to będzie trochę rzeź. Trochę właśnie taka jest. Nie mogę już... O. Nie wiem, czy nie wycofać się. Nie wiem, czy się nie wycofać. Moi się przebiją w końcu. No bo to mnie... Wycofam swoją grupę. Wycofam swoją grupę i poprowadzę dłuższe oblężenie. Pobuduję to. Trzeba im ich trochę... Tak. Jedno podejście było, ale... Za dużo. Za dużo. Jeśli ktoś tu jest w okolicy, niech wpadnie. O, nasi jadą. Musimy trochę ich podziabać, bo te katapulty mnie wyniszczą. Nie chcę wypowiedzieć wojny cesarstwu. Oni są już tak silni, 14 tysięcy. Ta wojna jest po to, bo królestwo cesarstwa pochłonie Kaladry, jeśli go nie powstrzymamy. Po to jest ta wojna. O kurde. Muszę szybko Wlandię skłonić, bo będzie problem.
Kim oni walczą z kimś? Mają 13 miast i... No dobra, mamy więcej. Mają wojnę z Batanią i Sturgią w tym samym czasie. Dobra, może to będzie ok. Że nie będziemy z nimi jakoś mega walczyć dużo. W pobliżu nikogo nie ma. Dobrze, weźmy jeszcze tych. Siedem dni. Czemu ludzi tracą? Czy garnizon głoduje? Tak. Okej. Okay. Mimo, że jedzenie na 7 dni, to garnizon głoduje. To jest dziwne. No to spoko. To coś jest zbugowane. A nie, bo po prostu jest za dużo żołnierzy. Świetnie, patrzcie, grupa Servika, to jego wymiera najpierw. Kalisy już wymarła. Weźmiemy ich głodem i poprowadzimy oblężenie. Dwustu ludzi im zostało. No, teraz mogę poprowadzić szturm. A czego ja tak dużo tracę? Co jest? Co w tym zamku było nie takiego... To, że ci lordowie tutaj byli? Nie, no niepotrzebnie. Mogłem sobie spokojnie czekać. Znaczy, mogłem, nie mogłem. Nie bardzo chciałem czekać tyle. Dobra. Teraz tak, poczekamy tu jakiś czas. Do momentu, aż wybierzemy nowego władcę Hotgardu. Wtedy was wypuszczę. Będzie nim. Mam za mało wpływu. Mam 61 wpływów tylko. Okej. No to Natun. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ten Natun. Trochę mi już ten... Masz ode mnie ludzi w prezencie, Natun. Nie spierdziel tego, błagam. To jest 56 ludzi. Nie za dużo, wiem, ale więcej nie mam. Okej, czy ja chcę tą armią coś tu jeszcze zdziałać? Starać się do tych dojechać? Nie dam rady. Nie, to już niech sobie rozwiązuje, niech sobie to biegnie w swoim kierunku. Niech to biegnie w swoim kierunku, ja muszę iść zrekrutować trochę ludzi. I to iść na ziemię cesarstwa już, bo inaczej będzie klipa, będzie lipa. Jak to teraz wygląda? 74, no to trzeba docisnąć. Sargot zdobyć, czyli tak, na ziemię cesarstwa, głównie tam wziąć jak największą liczbę osób. No i skończyć tę wojnę. Dobra. O, przyjemnie. Pogadam sobie z tobą. Może chcesz się do mnie przełączyć? Nie. Czy ja jestem w stanie cię rozwalić? Jest. Jedziemy. Został tutaj rozwalony. Teraz jest czas, żeby stworzyć grupę z nikogo. Idziecie oblegać Sargot. Świetnie. Okej. Okay. To tak. Gamardan, Taraktor, Goron, Tor, Goleryn. To wszystko muszę objechać teraz. Zebrać jak największą liczbę ludzi.
Oj, ta Wlandia jest tak ciężka w obleganiu. I zbiera ludzi, ma siłę, ma potencjał duży. Ja bardzo straciłem, patrzcie. 13 tysięcy Wlandia, 6, no dobra, spadło im, ale bardzo straciłem. Jakulan Rebelia. No dobra, ważne, że nie ma tego Wlandia, ale nie cieszę się ze straty tego miasta. Witomira ich nie utrzymała. Szkoda. A musi być ktoś. To jest problem, że ja nie mogę sobie tych ludzi... sprzedałem nie tego, co trzeba. Nie mogę sobie tych ludzi tutaj ogarnąć. Wybrać, komu chcę dać to, tylko spośród tych trzech. Ja bym dał gościowi, który jest z Wlandii. I niech ona tam sobie rządzi. Niestety. Dobra. Zbierzmy jak najwięcej tego wojska. To jest rekrutacja. To się nazywa rekrutacja. I dociskam tę Wlandię bardzo mocno teraz. Latam i wybijam każdego pojedynczego lorda. Każda potyczka. Trzeba cały czas przesyłać szale. Zdobywanie miast to jedno, ale wybijanie ich armii. To jest teraz potrzebne, bo miast mam dużo. Sam nie jestem w stanie utrzymać tych miast. Trzeba wybijać po prostu te armie. O, Nal. Dorwał? Nal porozmawiam. Możliwe, że się uda. Pomogę mu też z tą karawaną. Nie narzekasz. Szkoda, że nie narzekasz. Ale może ktoś zaraz będzie narzekał. O, dobra, to... O, 14 lat, kolejny dobrze wyposażony miecz. Szermierka. Zbierzmy to. Zbierzmy to. Do Golerin. Natanos jest atakowany pod Sargot. Jedziemy tam. Oni idą oblegać Jakulan, więc może zobaczą i pomogą. No, tu. Niestety. Dobra. Teraz tak, bardzo możliwe, że niedługo dojdzie tu do walki, więc to wszystko będzie w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Cześć.